ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niecałych 20 lat temu imperium wracają. Że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Nie na 20, 30 czy 50 lat. Wszyscy w tym samym okresie lub w okresach nieco innych poznaliśmy tą dominację. To nieszczęście dla części Azji i całej Europy. To łamanie ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju. To narzucanie obcego języka. Ale czym się różni sytuacja dzisiaj od tej przed wielu lat? Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej. Że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Od początku istnienia tego kanału przestrzegałem przed inwazyjnym charakterem Władimira Putina, szefa państwa rosyjskiego, przed jego zapędami imperialistycznymi. Byłem za to ofiarą nękania i bezprecedensowego hejtu, do tego stopnia, że poblokowano mnie nawet na Facebooku. Nie mogłem założyć i nie mogę założyć konta pod nazwą Jasnowidz Nazar Wizje w punkt. Pomimo tego, że jestem obywatelem tego kraju, czuję się obywatelem trzeciej kategorii. I miałem rację, ostrzegając, przestrzegając i wzywając państwa do przygotowań, prosząc państwa, abyście się przygotowywali. Wielu zwodziło, wielu oddalało ten termin, wielu też mówiło, prorokowało, że nic się nie będzie działo. Wielu miało wizję i ma wizję Polski 2036-2037. Dziś wiadomo, dziś wiemy wszyscy, że słowa prorocze świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane w Tbilisi 13 sierpnia 2008 które odpowiedział na apel prezydenta Gruzji, wystosowany w obliczu agresji Rosji. Jesteśmy tutaj, żeby podjąć walkę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy, dla nas także sąsiedzi ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Przestrzegał Lech Kaczyński na wiecu w Tbilisi, stolicy Gruzji. Słowa polskiego prezydenta brzmią, moi drodzy, niczym słowa prorocze. I w obliczu rosyjskiej agresji, która rozpoczęła się na Ukrainę, z każdym dniem zyskiwać będą na aktualności. Moim zdaniem to, co wydarza się teraz, było jasne i do przewidzenia. W momencie, kiedy 8 dni temu Duma Rosyjska wystosowała apel do rosyjskiego prezydenta, aby proklamował autonomiczne samozwańcze republiki Doniecką i Ługańską jako część terytorium Federacji Rosyjskiej, rozbijając państwo ukraińskie,
zabierając ziemie, które nie należą do Rosji, pogwałcając w ten sposób, w sposób bezpardonowy porozumienia mińskie, ale także przede wszystkim moralność i ogólnopolityczną poprawność. Było jasne, że Putin to przyjmie i było jasne, że Putin skieruje tam swoje wojska. To jest oczywiste. Niedługo Putin zatrzyma się, ale proszę spojrzeć, jak zakleszcza Kijów. Moje przepowiednie sprawdzają się. Putin zatrzyma się. Przed Ukrainą kwiecień, zapowiadany przeze mnie trudny miesiąc dla tego kraju, który rozpocznie się z natężeniem wszystkiego. Teraz jeszcze pracuje parlament Ukrainy. Tam doszło do porozumienia, do jedności narodowej. Wszystkie stronnictwa Ukrainy, zarówno opozycyjne, jak i prezydenckie, zagłosowały jednomyślnie, potępiając zachowania Putina, potępiając decyzje, potępiając to, co się dzieje teraz i ogłaszając stan wojenny na Ukrainie. Przed Ukrainą kwiecień, który rozpocznie zatężeniem wszystko, kojarzy mi się martwy maj. Dziś rano zrozumiałem, czemu mówiłem słowa kwiecień, kwiecień, maj i maj. Martwy maj. I w maju ukraińskie pogorzelisko. Czy na Ukrainie będzie wykorzystana termobaryczna albo ją drowa. Widziałem to w filmie, moi drodzy, sprzed kilku tygodni pod tytułem Jak będzie wyglądać wojna? Korytarze humanitarne dla Ukraińców. Wojna na Ukrainie. Warto obejrzeć ten film. Jeszcze raz. Przypomnieć sobie. Świat od dzisiaj można powiedzieć, że jest w stanie wojny z Rosją, ale my mamy jeszcze czas jako Polska. Powinniśmy się otrząsnąć z marazmu. Powinniśmy zrozumieć, że to nie czas na waśnie i kłótnie wewnątrz Polski. To nie czas na jakieś wojenki polityczne. I mam nadzieję, że przynajmniej społeczność naszego kanału wykaże się solidarnością z przywódcami naszego kraju. W szczególny sposób z panem prezydentem. Tak jak mówiłem wielokrotnie, nie ma znaczenia, kto teraz jest na tym urzędzie. Czy z lewa, z prawa, czy z centrum. Ale to jest nasz prezydent, naszej ojczyzny, emanacja narodu. I powinniśmy w bezprecedensowy sposób, szczególny sposób, stać na straży, my wszyscy, jego dobrego imienia, na straży jego autorytetu i nigdy my nie powinniśmy się przyłączać do tego, co wkrótce będzie chciała zrobić Federacja Rosyjska. Rozbić nas od środka, osłabiając przed ewentualnym wkroczeniem na ziemię polskie. To, co uczyniono pod polsko-białoruską granicą, ta wojna hybrydowa, którą zapowiadałem w 2020 roku, już u początku, samego początku tego kanału, mówiąc, że 2021 kojarzy mi się jak rok W, że słowo W, wojna, będzie odmieniane przez wszystkie przypadki.
że będziemy musieli bronić naszych granic, że powstanie ustawa o obronie ojczyzny, to wszystko się wydarzyło. Ale i jednocześnie to wszystko, ogarnięte w całość, przedstawia nam obraz tego, że było to wszystko i jest zaplanowane. Putin wskazał cel. Dziś celem jest Ukraina. Ale powiedziałem kiedyś państwu, i to też były prorocze słowa, że Łukaszenka będzie tym, który będzie pokazywał nam, będzie jak gdyby wskazywał plany Putina, że będzie nas ostrzegał. Proszę spojrzeć, co mówi ten człowiek. Proszę jednocześnie zauważyć, co dzieje się przy polsko-białoruskiej granicy w dalszym ciągu. Z czym Polska musi się zmierzać. Można powiedzieć, że wysłane przez Łukaszenkę oddziały migrantów są jak gdyby tym jego ostrzeżeniem. Ale nie chcę tu powiedzieć ciężkich słów. Nie czas, moi drodzy, byście byli przestraszeni, nie czas, byście się lękali. Przekujcie swój niepokój w przygotowania. Przekujcie swój niepokój w miłość do ojczyzny. Przekujcie swój niepokój w jedność narodową. Gromadźmy się dzisiaj w domach modlitwy, kościołach, zborach, parafiach i na różnych przestrzeniach modlitewnych, w zależności od wyznania, w zależności od wiary. Prośmy swojego Boga o miłosierdzie. Prośmy swojego Boga o przebaczenie. I prośmy swojego Boga o bezpieczną Polskę. Dziś chciałbym, aby animozje międzynarodowe, które są wobec chociażby narodu ukraińskiego, a proszę spojrzeć, jak nas chciała ustawić Federacja Rosyjska wobec Ukrainy, jak na naszym kanale musiałem usuwać chociażby te komentarze płynące, ja wiedziałem, prosto z Kremla, gdzie było pisane, że jak możesz być za Ukrainą, jak możesz, i przywoływali historię, różne rzeczy. Trudno było się z tym nie zgodzić, ale ten cel ich był jasny. Zburzyć nasze relacje. Bo burząc relacje międzynarodowe, społeczne, chcieli całkowitego osamotnienia Ukrainy. A wiedząc, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później przyjdzie czas i na mój kraj, na Polskę. My musimy zachować czujność. Musimy nie poddawać się tej destrukcyjnej dezinformacji rosyjskiej, propagandzie, która wylewa się w mediach społecznościowych. Ja z obrzydzeniem patrzę na pewien kanał i nawet nie chodzi o to, że ten człowiek mnie krytykuje, ale to, co tam jest pisane w komentarzach, ta antyukraińska, antypolska mowa, prorosyjska, po prostu ja tu uważam, że służba kontrwywiadu wojskowego powinna wejść na pewien kanał i ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, o jaki chodzi. Wczoraj nastąpiły ataki cybernetyczne na urzędy Ukrainy, na rząd, rządowe strony, ministerstwa i tak dalej, prezydenckie. I było jasne, przeczuwałem to. To logika podpowiadała, że wkrótce coś się wydarzy. Putin jasno pokazuje, Donbas i Ługansk jest już mój. Społeczność międzynarodowa zareaguje właściwie. Bardzo stanowczo. Naszą rolą jako społeczeństw jest integracja wokół wartości europejskich, wokół ojczyzny, wokół naszych urzędów i solidarność teraz z narodem Ukrainy. My jako Polacy zróbmy wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony.
bo wkrótce być może my będziemy w tym samym miejscu co Ukraina i my może będziemy potrzebować takiego wsparcia. Obudził się prezydent. Wiele miesięcy temu rozpoczął kampanię poruszającą NATO, poruszającą wspólnotę międzynarodową odnośnie spraw polskich i ukraińskich. Dlatego brońmy urzędu prezydenta, brońmy naszego prezydenta, brońmy jego szacunku, godności. Nie dajmy się rozbić, o to was bardzo proszę. Dziś będziemy świadkami zakleszczania Kijowa. Będą czołgi, kolumny wojskowe i będzie się mówiło o jakimś charakterze humanitarnym i w ogóle płynące z Białorusi. Będziemy tego świadkami. Mówiłem o zakleszczeniu Kijowa wiele miesięcy temu. Przepowiadałem to. Wtedy pamiętam ten niesamowity hejt. Zdałem sobie sprawę, że czym większy hejt, to znaczy, że jestem na właściwej drodze. Właściwe jest Poznanie. Proszę sobie przypomnieć słowa Łukaszenki, który powiedział miesiąc temu, że byliśmy gotowi zaatakować Polskę i kraje zachodnie już we wrześniu 2021. A ja mówiłem o tym. I on powiedział, ale Putin zmienił plany. Wracajcie do poprzednich filmów, otwórzcie oczy. Dziś jest czas też, byście, moi drodzy, podawali link do tego kanału, by ten kanał niósł się, bo to jest jedyny kanał na polskim internecie, jest to prawda. Jedyny kanał, który mówi tak otwarcie o tym, co będzie. I jestem jedynym jasnowidzem, któremu tyle się sprawdza. Jestem jedynym, który z odwagą ma mówi co będzie? Przed jakim zagrożeniem stoimy? Póki co trwajmy na posterunkach swojego życia, swoich miejsc pracy, z odwagą, swoich urzędów, swoich zadań. To jest ważne. Mam takie dziwne przeświadczenie, że Putin się jakoś zatrzyma. Nie chciałbym używać tego słowa nad wyraz inwazja, dlatego że to było oczywiste, że on wkroczy na te obszary. Przed Ukrainą bardzo trudne miesiące. Być może Putin będzie chciał uśpić. Będzie właśnie cichy kwiecień. Będzie dziwne. Co to będzie? W kwietniu się zacznie. Początek będzie cichy. Tak jakby nic. Wszystko wisieć będzie w powietrzu, wiadomo. Ale potem będzie chciał, może psychologicznie właśnie, będzie chciał ich, Ukraińców i nas wszystkich zająć psychologicznie. Odpuści na chwilę, aby ruszyć mocno w kwietniu. Cios zadać bolesny w maju. Tu może być ta szczególna wykorzystana broń. Będzie jakaś szczególna wykorzystana broń na Ukrainie, której celem będzie przestraszenie świata. I w maju takie pogorzelisko. Zdobędzie pół Ukrainy. Przejmie pół Ukrainy. No. Przykre jest to, że bo Ukraina jest stosunkowo młodym państwem, że nie dano jej szansy
na rozwinięcie skrzydeł, że cały czas Federacja Rosyjska podcinała, czy to ustawiając jakiś marionetkowy rząd, marionetkowego prezydenta, jak na przykład Janukowicz czy inni. To przykre, że cały czas integrowano w kraj, który chciał być niezależny i suwerenny. Dlaczego mówię o tym, by trwać przy prezydencie? Otóż wielkie, i to zresztą zapowiadałem, proszę spojrzeć na kanał, jak mówiłem, że będą ataki na prezydenta Zełenskiego. Mówiłem rok temu, że będą medialne, że będą ataki w postaci nawet gruźb zabicia. I to miało miejsce. Gruźb impeachmentu. To miało miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Każda dezintegracja Ukrainy była na rękę Federacji Rosyjskiej i była podgrzewana, a nawet inicjowana przez Federację Rosyjską. Niestety w Polsce chciano uczynić to samo i chce się cały czas. Nie bierzmy w tym udziału. Przynajmniej społeczność naszego kanału nie bierze w tym udziału. Tu Państwa ostrzegam, ja Was do tego przygotowywałem. Mówiłem, wchodźmy na stronę służby specjalne gov.pl. Mówiłem, co to jest dezinformacja, co to jest propaganda rosyjska, jak to jest niebezpieczne. Ostatnio mówiłem, jak to jest w mediach społecznościowych, też pokazując to na moim przykładzie. Jak uczyniono mi szklany sufit, jak nie dopuszcza się mnie do mediów, pomimo największej w Polsce sprawdzalności i autentyczności wizji. Niestety. Polska ma jeszcze czas dany, ale chciałbym prosić, byście go nie przespali. Byśmy go nie przespali. Dziś warto przejrzeć swoje plecaki ucieczkowe. Dziś warto zrozumieć pewne rzeczy, przewartościować, ale trwać na posterunku swojej pracy, swoich urzędów, swoich zadań. To jest też bardzo ważne, by się nie dać podzielić, bo w tym realizacji, tak jak zawsze, swoich zadań, w tym też jest świadoma jedność narodowa. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. Najgorsza będzie cisza dla Ukraińców. Znaczy, on w pewnym momencie, mówię, zatrzyma się, to czuję bardzo mocno. Zatrzyma się i to światło mi przechodzi. On się zatrzyma, a Ukraina będzie w niepokoju. Żołnierze ukraińscy będą w niepokoju. Będzie takie zakleszczenie też piorunujące, to, które on będzie chciał, Putin, zdobyć Ukrainę też psychologicznie. I świat zmęczyć. Będzie chciał, żeby oni po prostu, zobaczcie, teraz będą roztopy. On będzie chciał właśnie przez ten czas przetrzymać, tak? Żeby ci żołnierze, no nie wiem, byli w błocie, żeby ci żołnierze po prostu byli w warunkach urągających człowiekowi. Dla Putina, i to jest ważne, liczy się psychologia. On stosuje psychologię społeczną, psychologię międzynarodową. To jest jego gra. Cały czas to Państwu mówiłem. Cały czas. To jest pokerzysta, no. Wiecie, jak się gra w pokera, to ci, którzy są tam znawcami, to wiedzą, że ci najlepsi idą do gry w czarnych okularach, żeby nie było widać reakcji źrenic na karty, które widzą przed sobą. Żeby nie było, mają wyćwiczoną mimikę twarzy. Putin kagebista, Putin gracz. Zawsze mówiłem, nie patrzmy na Rosję z pozycji karła, z pozycji małego kraju, tylko starajmy się poznać Rosję z pozycji imperium. On myśli imperialistycznie, bo to jest imperium. Tak jak Stany Zjednoczone, tak jak Chiny. Są trzy imperia na świecie. My cały czas tworzyliśmy jakiś obraz Rosji wynikający z małości.
Patrzyliśmy, jak dziecko, dla którego krzesło, na którym siada dorosły człowiek, wydaje się takie wielkie, ale kiedy to dziecko dorasta i jest coraz wyższe, to wydaje się ono zwykłym, normalnym krzesłem. Stąd nie bójmy się Rosji, ale szanujmy i patrzmy, starajmy zawsze się wszystko oceniać jej oczami. Się okazuje, że miałem rację. Czas bardzo przyspieszył. Wielu z was się pyta, czy czas przyspieszył. Tak, przyspieszył, widać to. Zobaczcie, czułem to. Czułem, że będzie coś niepokojącego, stąd codziennie były filmy. Czułem to. To nawet jasnowidzenie wynika też przez działanie, jakie podejmuje jasnowidz. Czegoś takiego nie było na tym kanale, żeby codziennie były filmy. Jednak czułem, że coś się wydarzy. Jednak to światło przychodziło. Wiecie, jestem też człowiekiem i wiadomo, że nieraz przychodzi przytłumienie przez racjonalność. Człowiek nie chce wojny, nikt nie chce wojny, ktoś jest normalny, nie chce wojny. Ja nie chcę wojny. Stąd człowiek oddala to wszystko i chciałby, żeby po prostu się nie sprawdziło. Polska rozpocznie pakt czwarty, punkt czwarty NATO, czyli NATO będzie obserwować sytuację i obserwować tu na terenie Polski, nie sytuację konkretnie na Ukrainie, ale wokół Polski i w Polsce. To bardzo dobrze, że nasz rząd zaapelował właśnie do NATO i o przyjęcie tego punktu czwartego, o uruchomienie punktu czwartego. To bardzo ważne. Poczytajcie, czym jest punkt czwarty na internecie, punkt czwarty NATO. W tle jest właśnie hymn NATO. To leci hymn NATO. Zrozumcie też, że Stany Zjednoczone, że NATO nie są wrogiem. To, co cały czas grali na tym kanale, próbowano i grają na innych kanałach, że wrogiem są Jankesi, wrogiem są Amerykanie. Ja wam kiedyś powiedziałem, że kiedy nadlecą ruskie samoloty nad Polskę, każdy z nas wzniesie wzrok do góry i z zapytaniem, czy to nasi, z myślą polscy i amerykańscy, polscy i natowscy piloci, czy ruskie. Każdy z nas doceni w końcu, czym była Ameryka w Polsce. Być może okaże się kiedyś w przyszłości, że obecność Amerykanów w Polsce i to, co tutaj jest umocowane na terenie Polski, a co mówiłem i co, że to wszystko działało odstraszająco na Federację Rosyjską, że być może już wcześniej bylibyśmy zaatakowani. Natomiast Rosja się powstrzymywała. Rosja się powstrzymywała. Nie dajmy sobie wejść w taką grę antynatowską, antyamerykańską. Moi drodzy, naprawdę doceńmy ich obecność tutaj. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Polska jest dużym krajem, wielkim krajem. O wielkich sercach są ludzie. Ale militarnie, bez przyjaciół, bez wsparcia, no jesteśmy bezradni. W końcu trzeba zdać sobie z tego sprawę, że obecność w NATO i obecność Amerykanów tutaj jest błogosławieństwem. Nie przekleństwem, błogosławieństwem. Z tym was zostawiam, żebyście to przemyśleli i w końcu otworzyli oczy. Każdy, kto będzie mówił wam, że jest inaczej, nie tylko jest w błędzie, ale działa prokremlowsko, wypowiada się proputinowsko i działa na szkodę państwa polskiego. Taka jest prawda. Niech żyje Polska, niech żyje Ukraina. Okażmy Ukraińcom serce, okażmy życzliwość w mediach społecznościowych i okazujmy sobie nawzajem życzliwość. Trwajmy w jedności narodowej, trwajmy przy panu prezydencie, wspierajmy go. Możecie wysyłać na urząd prezydenta na mail listy@prezydent.pl. Możecie wysyłać słowa wsparcia dla pana prezydenta, że jesteśmy z panem prezydentem, że akceptujemy jego politykę, że dziś jak nigdy wcześniej rozumiemy powagę sytuacji i że prezydent ma wsparcie w społeczeństwie. To jest bardzo ważne.
piszcie o tym, pozdrawiajcie prezydenta. To jest bardzo ważne. Niech prezydent wie, że jesteśmy za nim i niech pan prezydent wie, że przynajmniej nasza społeczność, nasze Nazarowo nie zawiedzie. Dzisiaj, moi drodzy, na pewno będzie jeszcze film. Postaram się, daj Boże, żebym miał taką możliwość nagrać.